Dawno, dawno temu, za siedmioma górami, za siedmioma, a może nie tak daleko? W Grodzcu odbył się niezwykły turniej rycerski. Do zamku, który przed wiekami był ważnym punktem szlaków handlowych, zjechali się miłośnicy kultury rycerskiej. Widowiskowe zmagania można było podziwiać przez cały weekend. Władysław Żagan, Fel, książę Przemysław Pierwszy Noszach. Dzisiaj na zamku w Grodzie Śląskim odbywa się turniej rycerski. Turniej rycerski został zorganizowany w nawiązaniu do historii sprzed 60 lat, kiedy to w Krakowie we wrześniu odbyła się słynna Uczta Uwierzynka, czyli zjazd europejskich monarchów. Chcieliśmy nawiązać do tego wydarzenia, gdyż część z monarchów przemierzała właśnie tereny dzisiejszego Śląska Cieszyńskiego, a dawnego księstwa, i korzystała z gościnności tutejszych piastów cieszyńskich, a jednocześnie tutejszego rycerstwa rozsianego wzdłuż tych dawnych szlaków handlowych. No bo wybór miejsca też nie jest przypadkowy. Znajdujemy się przy dawnej twierdzy, która strzegła fragmentu szlaku handlowego pomiędzy Skoczowem a Bielskiem. Ale czy to jest kontynuacja? Zobaczymy, gdzie zrobimy w przyszłym roku. Natomiast lokalizacja rzeczywiście jest bardzo sprzyjająca. Jest to rozległy teren, gdzie mamy dużo miejsca na obozowiska rycerskie, na rozłożenie szranków. Jest mnóstwo miejsca dla widowni. No i oczywiście tutaj w okolicach pięknego zamku, odrestaurowanego całkiem niedawno, który również można zwiedzać. Tutaj w trakcie turnieju odbędą się starcia w kategoriach miecza i tarczy, miecza długiego oraz turniej łuczniczy. Oprócz tego na zwiedzających czeka mnóstwo atrakcji w postaci jarmarku, chociażby rzemieślniczego. Później też odbędą się takie kategorie jak Złap Rycerzu Wianka, to w nawiązaniu do dawnych rycerskich gier turniejowych. Także koncert fletowy i fire show wieczorem. Tak, jutro jeszcze właśnie turniej łuczniczy tak naprawdę rozegra się jutro w pełni, później właśnie wręczenie nagród oraz taka atrakcja dla dzieci, będzie sobie można zrobić smoka papierowego. Natomiast wszyscy, którzy zaangażowali się w to, żeby w ogóle można było zorganizować ten turniej, no to takie podziękowania powinni otrzymać i na pewno otrzymają jutro podczas zakończenia turnieju. Michał Bożek. Od wielu lat, 20, to już robimy z tym zamkiem, remontujemy i wszystko dużo się dzieje. Witam przede wszystkim serdecznie pasjonatów naszej historii sztuki i innych związane z obcowaniem z tą naszą kulturą. Jest to wielkie dobro narodowe naszej ziemi cieszyńskiej. Bardzo dziękuję, że Państwo tak licznie tu przybyliście. To są chwile niezapomniane, że ten zamek zaczyna żyć innym życiem niż poprzednio, za socjalistycznych czasów. I miło mi jest, że pan Żagan tu właśnie to zorganizował. Bardzo mu dziękuję. Bardzo dziękuję wszystkim pracownikom zamku, którzy się zajmują tym na co dzień, a jest tu bardzo dużo i wiele roboty. Dlatego to nie jest na 5 minut. Państwo zobaczycie. Tworzymy tu już 20 lat. To właśnie wyposażenie, urządzenie, remont. Także ja dziękuję wszystkim współpracownikom i wszystkim gościom, że przybyliście tak licznie. Dużo pomyślności w życiu prywatnym, służbowym i każdym innym Relacje celu. przygotował Bardzo Mariusz dziękuję. Jaszczurowski.